O e-parlamencie wolnych ludzi mówiliśmy w telewizji Bolesławiec przy okazji Festiwalu Wolnych Ludzi, który odbył się w Bolesławcu pod koniec listopada ubiegłego roku. Jednym z jego uczestników był Janusz Zagórski, właściciel niezależnej telewizji NTV, który jest inicjatorem tego całkowicie oddolnego ruchu. Jest to projekt realizowany od w sumie końca czerwca. Pierwszy w świecie w konsekwencji, bo to jest e-parlament wolnych ludzi. To jest w jakimś sensie też eksperyment społeczny, powiedzmy, no ktoś by się przestraszył polityczny, dlatego że zgodnie z pewnymi ideami społecznymi, które mówią więcej demokracji, od dawna chcieliśmy wejść w coś, co nazywamy demokracją bezpośrednią. Wiele środowisk w Polsce też mówi, że na przykład nasze państwo powinno być bardziej oparte o zasady demokracji bezpośredniej. Szwajcaria z tego słynie, oni tam mają te swoje słynne referenda. U nas w Polsce referendum, które prawdzie jest konstytucyjnie zagwarantowane, ono jednak nie ma tej swojej formuły obowiązywania. Ludzie, którzy skupili się w ruchu wolnych ludzi, postanowili więc wprowadzić w życie zasady demokracji bezpośredniej, gdzie każdy zarejestrowany na portalu www.wolniludzie.net może wziąć udział w głosowaniach dotyczących spraw, którymi ruch się zajmuje. Co mnie pociągnęło do tego e-parlamentu? Po pierwsze, że będę mogła mieć coś do powiedzenia jako demokracja oddolna. Nie jest to odgórne, że ktoś za nas decyduje, to my. Czyli nie tak jak rząd mówi, zrobimy wam referendum. Nie, to lud mówi, zróbcie nam referendum. Kolejną rzeczą to było to, że z nikim nie walczymy. Nikogo nie krytykujemy, nie mówimy, że ten jest taki, a to takie, tylko budujemy swoje. Przede wszystkim budujemy to legalnie, na bazie przepisów ONZ-u o ludności rdzennej, mam tu na myśli Słowian. Ciekawym aspektem może tu być właśnie odwołanie się do deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej z 2007 roku, która daje jej prawa do autonomii i samostanowienia, a w tym do powoływania własnych instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Obecnie Parlament Wolnych Ludzi tworzy swoją ogólnopolską Radę Koordynacyjną, która będzie ciałem koordynującym działania e-parlamentu. Dotąd w jego strukturach działali koordynatorzy poszczególnych sejmików, a w tym bolesławianin Artur Michułka, który koordynował pracę sejmiku legnickiego. Jedną z kandydatek do tej ogólnopolskiej 12-osobowej rady jest Zosia Golis. Kandydowanie do tej rady zostało mi zaproponowane przez Janusza Zagórskiego, autora projektu, ponieważ byłam bardzo zaangażowana organizując tu w Bolesławcu pierwsze koordynacyjne, integracyjne spotkanie wolnych ludzi. I jak wasza telewizja również robiła wspaniały reportaż, Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia, który odbył się w listopadzie. No i w tej chwili 12 będzie drugie spotkanie integracyjne, także zabawą integracyjną, jeżeli ktoś ma życzenie, także w hotelu Garden. Doprowadzenie do sprawnego działania e-parlamentu, do którego może przyłączyć się każdy, to dla ruchu wolnych ludzi tylko początkowy etap projektu, który chcą realizować właśnie w oparciu o wspomnianą deklarację ONZ o rdzennej ludności. Budujemy Republikę Wolnych Ludzi. Budujemy swoją rzeczywistość, czyli jak nie podoba ci się coś, co widzisz tam, gdzieś na zewnątrz, to dołącz i buduj po swojemu. Czyli oczywiście to jest zgodnie z przepisami. Będziemy mieli swoją konstytucję, służbę zdrowia, prawne rzeczy. No, to wszystko się też tworzy, to rośnie. To tak naprawdę jest otwarte, bo każdy pomysł jest brany pod uwagę. Ruch wolnych ludzi to zatem niekonfrontacyjna aktywność tych, którzy chcą mieć wpływ na swoje życie, również w jego wymiarze społecznym i politycznym. Nie znajdując w zastanej rzeczywistości możliwości do swobodnej aktywności w tych sferach, tworzą zręby własnej organizacji na tych polach.